Dobry wieczór Państwu. W moim projekcie nie znajdę leku na raka. Nie stworzę również nowego odnawialnego źródła energii. Do realizacji takich projektów potrzebne są jednak pieniądze, a ja postaram się, aby nasze pieniądze były bezpieczniejsze. Nazywam się Tomasz Gubiec i jestem fizykiem, a opowiem Państwu dzisiaj o systemie bankowym. Czy zastanowili się Państwo kiedyś, jak to w ogóle możliwe, że w 2008 roku doszło do kryzysu finansowego? Przecież mamy tyle instytucji, które dbają o stabilność finansową. Jak to możliwe, że nikt nie dostrzegł tak ogromnego zagrożenia? Przeanalizujmy to. Zacznijmy od pojedynczego banku. Każdy bank ma pewne aktywa i pewne zobowiązania. Bank utrzymuje równowagę, kiedy wartość jego aktywów przekracza wartość zobowiązań. Proszę sobie teraz wyobrazić, że taki bank to zabawka dla dzieci. Wańka wstańka. Mają miejsce czasem takie zdarzenia, zaburzenia, które wybijają nasz bank z równowagi. Czasem są to dużo mocniejsze zaburzenia, jak na przykład skok kursu franka szwajcarskiego. Zadaniem regulatora rynku jest stworzenie takich reguł i wymuszenie na banku posiadania rezerw, które pozwolą mu poradzić sobie z tym zaburzeniem i powrócić do stanu równowagi. Rzeczywistość jest jednak troszkę bardziej skomplikowana. Takie zaburzenia mają miejsce cały czas. Cały czas bank wypychany jest z tej równowagi i stara się do niej wrócić. Wartość aktywów i pasywów i zobowiązań cały czas się waha. Fizyk powiedziałby, że fluktuuje. I w takich warunkach bank stara się wrócić do równowagi. Popatrzmy na to teraz z szerszej perspektywy. Nie mamy do czynienia z jednym bankiem. Banków jest wiele i wszystkie one fluktuują, wszystkie starają się wrócić do stanu równowagi. To jednak wciąż za mało, żebyśmy mogli mówić o systemie bankowym. Najważniejszym elementem systemu bankowego są połączenia pomiędzy bankami. Połączenia, które mogą stabilizować taki system, pomagać mu wrócić do równowagi, ale również powodować, że kłopoty finansowe jednego banku przechodzą na drugi, trzeci, czwarty i na cały system bankowy. Czym są te połączenia? Banki lokują pieniądze w takie same aktywa. Banki mają wspólny kapitał zaufania społecznego. Wreszcie banki udzielają sobie wzajemnie kredytów, a kłopoty finansowe dłużnika mogą przejść na wierzyciela. Czy zatem taki system w ogóle może być stabilny? Obecnie metodą badania stabilności takiego systemu są tak zwane stres testy. Zakłada się wówczas pewien scenariusz, pewną serię niefortunnych zdarzeń, zaburzeń, które wystawiają na próbę konkretne banki. I bada się, czy poradzi sobie taki bank z takimi zaburzeniami, czy przetrwa taką próbę. Możemy przeprowadzić taki próbny stres test na naszym małym układzie doświadczalnym. Jak sobie poradzi on, gdy jeden z banków upadnie? Widać, wpłynęło to na pozostałe banki. Poradziły sobie z tym. No to podnieśmy im poprzeczkę, co się stanie, jak upadną dwa banki. Widać, było już troszeczkę trudniej, ale w dalszym ciągu nasz układ sobie z tym poradził. Ale czy nie mają Państwo wrażenia, że czegoś zabrakło w tej symulacji? Nie było dynamiki. A jak już wspomniałem, te nieustanne fluktuacje wybijają cały czas nasze banki z równowagi. Co się zatem stanie, kiedy uwzględnimy zarówno fluktuacje, jak i dynamikę tych połączeń pomiędzy bankami? Zachowanie takiego układu może być zupełnie nieprzewidywalne i powodować upadek systemu jako całości. W moim projekcie zbudujemy nowy, dynamiczny model polskiego systemu bankowego. Odpowiemy na pytanie, czy w takim systemie możliwe są przejścia fazowe ze stanu, który nazywamy równowagą, do stanu, który nazywamy krachem. Pozwoli nam ten model ocenić, jakie jest ryzyko systemowe naszego systemu bankowego, czyli ryzyko upadku tego systemu jako całości. Wreszcie powie, co zrobić, żeby zmniejszyć to ryzyko i żeby te połączenia między bankami stabilizowały ten układ, zamiast wprowadzać zagrożenie upadku takiego układu. Do realizacji tego projektu udało mi się zebrać zespół młodych, zmotywowanych naukowców reprezentujących Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową i Narodowy Bank Polski. Do dzisiaj mogli mieć Państwo wrażenie, że są jedynie biernymi obserwatorami bezlitosnego świata finansów, który bawi się naszym bezpieczeństwem. Ale właśnie w tej chwili mogą Państwo coś zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Tomku.
Szanowne kapituło, czy są pytania? Proszę bardzo. W jaki sposób zamierza Pan spopularyzować wyniki tego projektu, tak aby rzeczywiście badanie wpłynęło na bezpieczeństwo finansowe naszego kraju? Dziękuję za to pytanie, ponieważ to jest bardzo ważny aspekt, ponieważ bankowcy bardzo strzegą swoich tajemnic, starają się wręcz, żebyśmy nie rozumieli, jak działa system bankowy. Tak naprawdę mało kto wie, jak wygląda ta sieć połączeń międzybankowych. Nawet nadzory finansowe innych krajów tego nie wiedzą, więc popularyzacja tutaj ma bardzo duże znaczenie. Wyniki takiego projektu możemy wygłaszać w radiu, w telewizji, możemy napisać artykuły popularno-naukowe, aby ludzie zainteresowali się samym tym zjawiskiem, ponieważ tak naprawdę to my możemy wymusić na bankach pewną przejrzystość, a ta przejrzystość na pewno wpłynie na stabilność finansową, więc to jest zadanie nas, naukowców, popularyzowanie tego i zainteresowanie ludzi tym problemem, a wszystkich nas wymuszenie na bankach, żeby to było bardziej przejrzyste i bardziej stabilne. Bardzo proszę. Chciałem pana zapytać, panie doktorze, bo pana dwaj, właściwie trzej koledzy napisali świetną książkę Każdy głos się liczy. Karol Rzeczkowski, Kazimierz Rzążewski, między innymi, czyli fizycy. I zastanawiam się, czy pan mógłby podjąć się stworzenia, a właściwie opisu polskiego systemu wyborczego. Zagadnienie jest bardzo ciekawe. Praca profesora Rzeczkowskiego, o ile odbiła się w gronie fizyków bardzo szerokim echem i wszyscy całym sercem popierali system pierwiastkowy głosowania w Parlamencie Europejskim, natomiast niestety on w ogóle nie miał siły przebicia w politycznego mediach. Politycznego żadnego nie miał i tutaj dowody naukowe i potwierdzenie tego, że to jest najlepszy system, w ogóle nie przekonywały społeczeństwa. Ja myślę, że nasz system wyborczy niestety niewiele się różni od systemu przeskalowanego z całej Unii Europejskiej dla Polski. Natomiast to są już badania, które wchodzą w zakres, że tak powiem, odpowiedzi, co jest właściwe, co jest słuszne, a ja staram się zawsze odpowiadać na pytania, jak jest, tak? Czyli żeby nasze sądy były raczej pozytywne, w sensie odpowiadamy na... No to dobrze, to ja zadam pytanie w związku z tym trochę, jak jest. A jak jest, kiedy decydują jakieś czynniki ludzkie i polityczne w systemie bankowym? No tutaj, czy pan uwzględni to w swoim modelu? Oczywiście. Tutaj z obecnych badań nad stabilnością systemu finansowego okazuje się, że tym najistotniejszym tak naprawdę dla stabilności całego systemu elementem są tak naprawdę jest utrata zaufania, czyli ten kapitał zaufania, który mają banki. Przez to, że banki tak naprawdę nie wiedzą, jak są połączone ze sobą. Jeden bank nie wie, któremu jest winien ile pieniędzy. Kiedy jeden bank upada, działalność człowieka, czyli na przykład prezesa tego banku, jego emocje powodują spadek zaufania do pozostałych instytucji. I tak naprawdę właśnie ten czynnik ludzki, czyli ta psychologia człowieka na tym poziomie powoduje, że ten system jest niestabilny. Więc tutaj to jest tak naprawdę jeden z bardziej istotnych czynników. Bardzo proszę. No nie tylko czynnik ludzki, ale tak samo i polityka kraju, prawda? Czy może pan zasymulować, jak zmieniła się stabilność banków wtedy, kiedy obniżono OFE, zmniejszyła się giełda, na giełdzie są niektóre banki. Jak to wpłynęło? Znaczy tutaj wpływ przede wszystkim był głównie przez to, że zmieniły się wartości indeksów giełdowych i wartości notowań niektórych spółek. Przez to zmieniły się wartości portfeli tych banków, więc głównie te rzeczy miały taki wpływ. Ale jeżeli chodzi o politykę, przyznam się szczerze, w tej chwili większość krajów wyznaje filozofię, że niektóre instytucje finansowe są zbyt ważne, żeby upaść. Czyli tak naprawdę to, co Państwo widzieli, ten krach przewracające się te wańki wstanki, w większości przypadków, kiedy już kilka z nich będzie upadało, nastąpi interwencja państwa, które pomoże i, tak powiem, zainterweniuje, żeby nie doszło do takiego masowego kryzysu. Więc do pewnego momentu te modele oczywiście działają. Natomiast odpowiadając też trochę naokoło na to pytanie, istnieje bardzo duża specyfika każdego systemu bankowego, ponieważ prawa bankowe w różnych krajach się różnią. Polska jest bardzo, bardzo zgrabnym przykładem tego, ponieważ dostarcza bardzo dużo informacji o systemie bankowym. To znaczy u nas banki muszą zgłaszać wszystkie kredyty międzybankowe do nadzoru finansowego i do Narodowego Banku Polskiego. Więc dzięki temu ta sieć połączeń, która była pokazana, my będziemy ją mieli dokładnie taką, jaka ona jest, a w innych krajach tego nie ma. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, ostatnie już. Tylko króciuteńkie. Mówiliśmy o tym czynniku ludzkim. Czy w Państwa zespole jest psycholog? Nie. A dlaczego?
tak naprawdę my będziemy badali psychologię bankowców, czyli to są ludzie, którzy zostali wychowani przeważnie na wydziałach nauk ekonomicznych i będziemy głównie starali się, rozmawiając z bankowcami, którzy decydują o tym, jak zareagować, kiedy stanie się coś nagłego, nieprzewidzianego, jakiś kryzys, będziemy starali się od nich dowiedzieć, w jaki sposób oni reagują, jakie mają procedury. Myślę, że banki są na tyle zalgorytmizowane, mają zachowania w pewnych sytuacjach, że wystarczy nam po prostu informacji o tego, jakie procedury obowiązują w takich sytuacjach w bankach. Nie musimy tutaj sięgać do psychologii tych osób decyzyjnych. Mam nadzieję, że tak będzie. Panie Tomku, bardzo serdecznie dziękujemy.